Siemano, siemam Dero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jak zwykle niezmiernie jest miło mi gościć Was na moim kanale. Mam nadzieję, że kanał się cały czas podoba. Film powstał we współpracy z salonami muzycznymi Riff, tylko gwoli ścisłości przypomnę, że cały czas działa zniżka. Link do zniżek jest w opisie, z którą nawet możecie pomóc trochę kanałowi kupując tamże, ale też coś tam dla siebie urwać. Może nie jest to dużo, ale zawsze coś. Zastanówcie się, czy nie warto. Słuchajcie, no generalnie jest tak, że dzisiejsza gitara na swój sposób może wydawać się instrumentem, który, wiecie, jest starodawny i w ogóle, znaczy w ogóle gitary są starodawne, nie? Ale no może się wydawać instrumentem, który, wiecie, jest taką oczywistością. Natomiast Gibson ES-335, zwany Mickey Mouse, co tutaj widać, to jest to Mickey Mouse tutaj, dlatego nazwałem ten film, że mamy gitarę jak myszka Mickey. W czasach, kiedy powstał, był tak naprawdę bardzo, bardzo innowacyjną konstrukcją. Gibson ES-35, czyli Electric Spanish Guitar, był rozwinięciem idei gitar hollow body. Najprawdopodobniej był też pierwszym instrumentem, do którego wsadzono humbuckera. Tutaj te źródła podają różnie, czy były to Gibsony Les Paul, czy były to już właśnie ES-335. Na pewno jest tak, że jest to instrument, który od samego początku używał humbuckerów, bo tak jak na przykład Les Paul najpierw były na P90-kach, tak jak jego poprzedniczki, czyli inne Electric Spanish Guitars, te, które już były nie semi-hollow body, bo to jest również ważne, a hollow body wykorzystywały no najpierw nawet czasami jeden pick-up, czasami trzy, ale trzy pojedyncze pick-upy, z których potem też gdzieś tam wyrósł przetwornik P90. O tyle z momentem, kiedy powstała ta gitara, czyli Gibson, nie do końca ta gitara, Gibson ES-335, był to pierwszy model, który od samego początku miał humbuckery, dwa humbuckery, trójpozycyjny przełącznik, czasem jeszcze pojawiały się takie z takim śmiesznym okrągłym przełączniczkiem, takim trochę jak w czeskich Jolanach. Słuchajcie, żeby nie było tak, że wiecie, że ja sobie tutaj coś zmyślam, no to oczywiście cała wiedza, która w tym filmie jest Wam zapodawana, jest na przykład na podstawie takiej oto tutaj literatury. To jest chyba najstarsza książka, jaką w ogóle posiadam, jeżeli chodzi o gitary elektryczne i historię. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo stara książka. No, wiedza tutaj jest oczywiście taka sama, jakby teraz ktoś napisał taką książkę, bo podejrzewam, że nikt tam nie znalazł jakichś nowych źródeł. Natomiast tak, w tejże książce właśnie jest napisane, że tak naprawdę Gibson ES-335 był pierwszym instrumentem semi-hollow body, jaki w ogóle powstał. Gibson to tak jakby wymyślił, nie opatentował tego w taki sposób, że inne firmy tego nie mogły robić, czyli oczywiście gdzieś tam te gitary pojawiały się również z tą konstrukcją. Konstrukcja semi-hollow body polega na tym, że to wszystko tutaj jest puste. Natomiast tutaj, gdzie jest mostek i gdzie są humbuckery, jest blok drewna. Czyli tak jakby mamy taki prostokątny instrument solid body, czyli taki jak Les Paul, taki jak Telecaster, jak Stratocaster. A cała tutaj ta reszta jest z gitary akustycznej i generalnie no, była to rzeczywiście na tyle innowacyjna konstrukcja, że właściwie gdzieś tam równolegle Rickenbacker chyba i Rickenbacker robił też takie instrumenty. To się działo nie tak, że oni od siebie jedni gdzieś tam, wiecie, zżynali czy cokolwiek. W Niemczech chyba też powstała jakaś firma, która to robiła w ten sposób. Ale no Gibson wypuścił ten instrument i jest to historycznie uważany instrument, który jest pierwszym semi-hollow body na rynku. Co prawda dzisiejszym instrumentem nie jest Gibson, tylko jest Epiphone z serii Inspired by Gibson, czyli z nowej serii. Wiele tych instrumentów w salonach muzycznych Riff można sobie właśnie zakupić z tej nowej serii. Wiele z nich jest już na kanale, ja je bardzo chwalę, bo no jest tutaj znaczący skok jakościowy. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że ten skok jakościowy to jest bardzo, bardzo konkretny. No, niestety nie jest to Gibol.
Ale myślę, że taki Epiphone też nam spokojnie tutaj da radę. Słuchajcie, pierwsza próbka w miksie, nagrana przy pomocy wtyczek Aurora DSP. W prawym kanale Aurora, w prawym jest Lani IRT, a w lewym jest Laboga Mr. Hector. Oczywiście gwoli ścisłości, łapka w górę poproszę, subskrypcja, będzie mi bardzo miło, zróbcie 30 tysięcy albo więcej na dziesięciolecie kanału w kwietniu, dziękuję bardzo, komentarz, wszystkie inne media społecznościowe, na których się gdzieś tam udzielam i co najważniejsze, przypominam, że jest konkurs, należy narysować, zaprojektować model wlepki bądź na druku na koszulkę, który będzie związany z dziesięcioleciem kanału, będzie związany z tym kanałem i dzięki temu, że to zaprojektujecie, to ja zrobię te wlepki, potem wy je dostaniecie, patroni je dostaną, będą ponalepiane na różnych znakach. Do wygrania jest Wampler, do wygrania są dwa wzmacniacze, do wygrania jest urządzenie Odline Sixa. Oczywiście bardzo, bardzo namawiam wszystkich do wspierania kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli ten kanał będziecie wspierać. Dzięki wam ten kanał się rozwija, dzięki waszemu wsparciu, a zabawa patronatowa w tym miesiącu to gitara akustyczna. Dziękuję bardzo, jedziemy dalej z odcinkiem. Jeżeli już chodzi o tego Epiphona, no to oczywiście Epiphone w tamtych czasach jeszcze nie należał do Gibsona. Epiphone jeszcze w tamtych czasach wypuszczał instrumenty pod swoją marką, nie będąc własnością firmy Gibson. No jak to w biznesach bywa, Gibson wykupił tego Epiphona po to, ażeby sobie zaorać konkurencję, ale potem przez jakiś czas wykorzystywał również go do produkcji instrumentów tańszych. I to jest instrument właśnie tańszy, nawiązujący już w tym momencie bardziej jednak do serii gibsonowskich, bo w serii Epiphone'ów oczywiście można
można znaleźć instrumenty, które nawiązują do starych instrumentów Epiphona, ale bardzo dużo modeli po prostu jest oficjalnymi, tańszymi, azjatyckimi wersjami gitar amerykańskich. I tak mamy tutaj oto właśnie. Gitara ta powstała w 1958 roku, czyli w roku, w którym również powstały takie modele jak Explorer, Flying V, Modern i Futura, które się aż tak bardzo nie przyjęły jak na tamte czasy, jeśli znacie historię gitarnictwa. No i generalnie powstała jako taka odpowiedź na to, że gitarzystom jazzowym, którzy byli przyzwyczajeni do tych swoich wielkich gitar hollow body, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam słyszą to granie akustyczne, nie do końca odpowiadały gitary solid body. Czyli te wykonane po prostu z kawałka drewna bez żadnych rezonansów akustycznych jako takich. Nie do końca im one odpowiadały i Gibson poszedł za ciosem i stwierdził właśnie, że zrobi instrument, który będzie miał ten blok tutaj. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest nawiązanie do tego, co wymyślił Les Paul, wymyślając instrument Gibson Les Paul, bo on wziął właśnie kawałek dechy, dokleił do niego dwa kawałki Epiphona i tak powstał The Log, który w jakimś tam sensie jest inspiracją do tego, że później powstał Les Paul. Więc ten design Ted McCarthy tak jakby wziął właśnie od Les Paula, z którym bardzo wtedy współpracował przy produkcji instrumentów. No i generalnie miało to na celu właśnie zmniejszenie tych wibracji, ale jednocześnie pozostawienie tego akustycznego charakteru instrumentu i po prostu no, odnalezienie się na tym rynku takich gitarzystów bluesowo-jazzowych, którzy jednak, jak my zresztą wszyscy do tej pory, bali się innowacji i nie chcieli tych gitar solid body. Druga próbka przed wami, druga próbka nagrana już, szanowni państwo, przez Zenona Xantanę na Mesa Mark V, kanał drugi. Jeżeli już chodzi o firmę Epiphone, która, jak powiedziałem, no, robi te instrumenty tańsze, azjatyckie, które nawiązują do droższych instrumentów amerykańskich. Epiphone przez lata miał w swojej produkcji instrument, który nazywał się Epiphone D-Dot. Model ES-335 nie był nazywany przez Epiphona, przez Gibsona, będącego właścicielem Epiphona, ES-335, w odróżnieniu od Gibsonów ES-335, które były cały czas produkowane. Podobna historia była na przykład z modelem Gibson SG i jego odpowiednikiem w kategorii epifonowskiej, czyli modelem G400. W momencie, kiedy ostatnimi czasy nowe kierownictwo pojawiło się, doszli do wniosku, że to chyba jest bez sensu i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście było bez sensu i zmienili nazwy Epiphonów na odpowiadające tym modelom Gibsona, którymi one po prostu były. Czyli SG zaczęło się nazywać Epiphone SG, tutaj mamy ES-335, tak jak to przystało na ES-335 właśnie, więc już nie było tejże ściemy. Z tym
z tą całą zmianą kierownictwa również nie da się ukryć, że wzrosła jakość wykonania, jakość wyglądu, jakość brzmieniowa również, bo na pewno na plus zmieniły się przetworniki w stosunku do tego, co było kiedyś. Ja uważam, że te serie Inspired by Gibson, czyli te serie z tą główką już taką, która cały czas nie jest gibsonowska jeszcze, ale już jest bliższa gibsonowskiej, ona też ma swoje nawiązanie historyczne, jeśli chodzi o Epiphona. No generalnie ja uważam, że te gitary są dużo, dużo lepsze niż te, które Epiphone przez lata w tych koreańskich, chińskich, indonezyjskich fabrykach produkował. Nie mówimy tu o instrumentach japońskich. Co prawda, tamte też miały swoje dołki i górki i różne serie wychodziły, ale tutaj jak się te instrumenty bierze, to widać, że ktoś się do tego przykłada. Słuchajcie, no rynek jest jaki jest, jest ciężki, coraz więcej producentów gitar produkuje dobre instrumenty, więc nie mogli zaniżać jakości, mimo tego, że pewnie by chcieli utrzymać ją na jakimś tam poziomie, a podnosić ceny. Jednak te ceny muszą podnosić razem z tą jakością i seria tych Epiphonów Inspired by Gibson, no jest taki takim ukłonem w stosunku do tego, żeby zrobić dobrą gitarę za trochę mniej pieniędzy. Jest też ukłonem w stosunku do tego, że Gibson zrezygnował w tym momencie całkowicie z robienia instrumentów z serii na przykład LPJ, serii Faded, z tych wszystkich takich, które powstały pod koniec ery Juszkiewicza. No i przenieśli te tańsze instrumenty do marki Epiphone właśnie, a pozostawili sobie tą, wiecie, wysoką półkę dla marki Gibson. Czy to dobrze, czy to źle? Słuchajcie, no jak ktoś już ma taniego Gibola, no to oczywiście fajnie. Gibsony są niepowtarzalne i Gibsony no mają w sobie to coś. I nawet te tanie Gibsony, no to oczywiście to jest zawsze Gibol. Natomiast z Epiphone'em jest ewidentny skok jakościowy. To jest cały czas generyczna gitara robiona gdzieś w Azji, ta akurat jest w Chinach, ale no widać, że tutaj się ktoś przykłada. No jedyne, do czego bym się mógł tutaj w tej gitarze przyczepić, to jest właściwie może troszeczkę taki malutki tutaj zadziorek w przyłączeniu siodełka, że to jest tak zrobione, że może to jeszcze można było gdzieś tam zrobić inaczej. No oczywiście to nie jest taki instrument tak do końca wykończony jak Gibsony, ma oczywiście inny lakier, ale jakość tych instrumentów naprawdę diametralnie wzrosła i jeżeli mi nie wierzycie, to marsz do salonów muzycznych Riff, sprawdźcie, ograjcie, oni mają tych instrumentów bardzo dużo, na pewno w waszym lokalnym Riffie gdzieś takie Epiphony są. Ten instrument kosztuje okolice 3000 zł i za te 3000 otrzymujemy naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o taką gitarę jak Mickey Mouse. Mickey Mouse wiadomo dlaczego, nie wiem czy to już mówiłem na początku czy nie, bo to jest moja druga wersja tej gadki, więc Mickey Mouse, no wiadomo, tutaj to jest ten przydomek tego instrumentu, czyli przez to, że te uszki tutaj są takie, no to jest to Mickey Mouse. Z innowacji jeszcze, albo nie, najpierw posłuchajcie mojego gościa. Przed wami Lipper. Thank you.
Liper zagrał na bardzo ciekawym wzmacniaczu, bo Liper zagrał na wzmacniaczu Laboga JBO. Stara wersja Borysewicza, która jest moim ostatnim odkryciem. Zamieniłem się na JCM900. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Przepiękne, przepiękne brzmienie, naprawdę bardzo niepowtarzalny wzmacniacz. Będzie się na pewno przewijał jeszcze przez odcinki. Natomiast co to jeszcze było innowacyjnego w tym instrumencie? Słuchajcie, no na pewno bardzo, bardzo wycienili ten instrument. Czyli to body tutaj było dużo, dużo cieńsze niż w tych instrumentach jazzowych. Pozostała nazwa, czyli ES, oznacza Electric Spanish, bo ta gitara wywodzi się i jest kierowana do muzyków jazzowych, którzy używali tych hollow body, czyli tych pełnych pudeł z przystawkami, które nazywały się u Gibsona ES, więc no wiecie, no żeby ich tam nie rozpraszać jakoś specjalnie, żeby cały czas kupowali te instrumenty, no to trzymali się, że tak powiem, tego nazewnictwa, więc to jest Electric Spanish, to ES od tego się wywodzi. No natomiast to, że była bardzo, bardzo cieniutka, no jest na pewno wielką innowacją. No i też jak zauważycie, przez to jak to jest tutaj powycinane i przez to jak jest wklejony gryf, dostęp do wysokich pozycji tutaj jest bardzo, bardzo duży. Dostęp jest tutaj bardzo duży, bardzo dobry i generalnie no, możliwość tego grania tutaj jest dużo łatwiejsza. No może ten 22 próg jest gdzieś tam mniej osiągalny, ale generalnie no, ta możliwość tego grania tutaj jest dużo, dużo łatwiejsza. Dlaczego The Dot? Dlaczego Epiphone kiedyś nazywał te instrumenty The Dot? Bo tak naprawdę pierwsze ES-335, jak były robione przez Gibsona, zamiast markerów takich jak tutaj, czyli takich bloczków, zamiast tych trapezoidalnych markerów, które znamy z Giboli, miały kropki. I one też nazywały się The Dot, więc ta nazwa była nawiązaniem do tychże właśnie oto modeli. Co się zmieniło również na plus, jeżeli chodzi o produkcję, kiedy powstała seria Inspired by Gibson? Bólem Epiphona przez lata były po prostu kiepskie przetworniki. Bólem Epiphona przez lata było to, że te przetworniki były kiepsko woskowane, kiepsko brzmiały, potrafiły się wzbudzać. Było to coś, co trzeba było od razu tak naprawdę wymienić. Z nową serią Inspired by Gibson firma postanowiła, że no koniec z tym, tak już być nie będzie i zaczęli robić instrumenty z bardzo przyzwoitymi przetwornikami. Więc wszystkie te nowe instrumenty, oczywiście można sobie je wymienić, te przetworniki, ale już nie trzeba ze względów na to, że one są jakościowo kiepskie. Można je sobie wymienić, ażeby ustalać jakieś brzmienia i zmieniać to w ten sposób. 7,65, jeżeli chodzi o przystawkę gryfową i 7,84, więc całkiem stonowane, nawiązujące do starodawnych przetworników, przetworniki typu humbucker. W gitarze nie ma rozłączania cewek, a szkoda, bo przydałoby się, nie jest to jakiś wielki problem coś takiego zrobić, tym bardziej, że takie modele ES-335 również były, które te rozłączania cewek miały, co na tamte czasy również było pewnego rodzaju nowością. No nie da się ukryć, że to jest, słuchajcie, gitara raczej taka, która nie będzie wydawała wam się na pierwszy rzut oka, że jest instrumentem o sportowym charakterze. Ale niech was to nie zmyli, bo rzeczywiście tak historycznie patrząc, no to te pierwsze ES-335 raczej miały gryfy takie chunky, te 50s. Ale bardzo szybko w latach 60. zaczęto je produkować z gryfami, które były dużo, dużo wygodniejsze.
I w tej gitarze również taki gryf jest. Bardziej slim taper nawet niż 60s. Czyli jeżeli znacie gryfy gibsonowskie, no to to jest ten taki bardziej przyjazny dla ręki i dla środowiska. Zobaczmy sobie, co tutaj się nam mierzy. Nic nie widzę. Grubość gryfu na progu pierwszym 20,7 mm. Grubość gryfu na progu piątym 22,7 mm. Na progu dziewiątym 23,8 i na progu dwunastym 24,5 mm. Więc tak jak powiedziałem, no nie jest to w żaden sposób gryf, który można byłoby nazwać chunky. Gwoli ścisłości oczywiście tak. Szerokość na siodełku 40 mm, rozstaw strun na siodełku 33,3 mm, szerokość na progu pierwszym 41 mm, no niecałe, na progu piątym 44,9, na siódmym jedno, 46,44, na dwunastym 50 mm i na samym końcu gryfu 54,4 mm. Więc to jest wymiar tego gryfu. Całkiem, jak powiedziałem, no gibsonowski. Jeśli lubicie gryfy gibsonowskie, to będzie to gryf właśnie dla Was. Sprawdzimy sobie w tym momencie profil. Jak wygląda tenże oto profil. Profil tego gryfu wygląda w tenże oto sposób. Trochę miałem skrzywioną tak pod kątem tą linijkę, więc dlatego ją tak wyrównuję. No jak widać, jest to raczej, jak na gibola, to można powiedzieć, że raczej jest to sportowa akcja i sportowa sytuacja. Czyli tutaj w żaden sposób nie nazwam tego, że to jest kołek. Ten gryf się przepięknie rozpłaszcza i bardzo fajnie to wygląda. No będzie to wygodny gryf, zresztą żadnych problemów z wygodą właśnie na tym instrumencie nie miałem. Krzywo była ta linijka i dlatego tak mi to trochę wyszło, ale nie, właściwie to jak się tak wyrówna pod kątem, to jest ok. Posłuchajcie sobie w tym momencie, jak to zagrało tutaj na barwie czystej. Roland Jazz Chorus przed Wami. Nagranie jest pokojowe, kamera Zoomku 8 4K stoi tam gdzieś i nagrywa tak jakby wrażenie tego pokoju, w troszeczkę inny sposób to robi. Jak wiecie, takie nagrania u mnie się przewijać się będą. Na tej samej kamerze na końcu będzie oczywiście również nagranie z deski. Podsumowując, szanowni Państwo, chciałem powiedzieć jeszcze zastępującą sprawę, której Wam nie powiedziałem i która nie jest tak bardzo oczywista. Ten egzemplarz tego instrumentu ma pentagram. Jeżeli dotarliście do tego momentu odcinka, to możecie napisać gitara z pentagramem. Natomiast no, ten pentagram moim zdaniem tutaj jest całkowicie widoczny. Tutaj jest tak, tu jest taki dołek. Tutaj jest znowu symetrycznie i tutaj jest znowu symetrycznie. No i tutaj gdzieś ta gwiazdka, gdzieś ten koziołek diabelski się, gdzieś tutaj nam się on wpisuje. No oczywiście tak to im się pewnie ułożyło przez przypadek, ale jest to jedna i jedyna taka gitara na świecie z takim oto wzorem. Sama gitara zrobiona jest, co jest ciekawe. Gryf jest oczywiście mahoniowy, podstrunica jest palisandrowa, z tego co wyczytałem, więc fajnie, że wraca gdzieś tam palisander. Drewno od lat uznawane przez gitarzystów, ale już w środku ten blok zrobiony jest z klonu i tak też te oryginalne Gibsony były robione właśnie. No, oczywiście mostek Twin-O-Matic, glutowate
klucze. Klucze też poszły na plus, jeżeli chodzi o Epifona. I co trzeba powiedzieć? Glutowate klucze w Epifonie w tym momencie są wymienialne. Mają 10 mm. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś by chciał sobie na przykład założyć klucze blokowane, no to ma tą możliwość, żeby sobie te klucze wymienić. Poprzednie, stare, na przykład w mojej starej G400, klucze te glutowate były na 8 mm. Pomysł nie do końca fajny. Oczywiście tak, na topie jest drewno klonowe i tył jest również z drewna klonowego. Żeby on tak ładnie wyglądał, tutaj jest zrobiony tak zwany fornir. Czyli to nie jest tak piękny klon w całości. Na ten klon taki troszeczkę brzydszy pewnie, jeśli chodzi o wygląd, nałożona jest właśnie ta bukmaczowana, rozłożona książeczka, z której powstał tutaj ten oto pantograf. Z tyłu pantograf się nigdzie nie uwydatnia. Zaletą tego jest, że z reguły właśnie wiosła są na swój sposób niepowtarzalne. Ten Flame Maple to rzeczywiście fajnie się, wiecie, jak sobie na nią patrzymy, to tak się fajnie rusza, jest taka trójwymiarowa, no wygląda to pięknie. No oczywiście Gibson będzie miał normalny Flame Maple, czyli klon płomieni i ten wzór będzie na całym grubym topie. No tutaj jednak gdzieś to wytanienie musi być. Gitara ma oczywiście również binding. Tak jak mówiłem, ta jest akurat w łódzkim salonie muzycznym Riff, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrówcie ode mnie chłopaków. Pozdrówcie chłopaków i dziewczyny również w innych salonach, do których chadzacie. Mam nadzieję, że gdzieś tam chadzacie. Ograjcie te nowe Epifony. Warto zwrócić uwagę. Nie są to, jak patrzymy sobie na instrumenty, które w tym momencie są nowe, na te wszystkie nowe ceny, nie są to instrumenty, które są przesadzone cenowo, porównując z innymi, otrzymujemy naprawdę bardzo, bardzo fajną jakość. Wiecie co, to zrobimy tak, nagranie takie, no czy na tym się nagrać metal. Szybki riffik najpierw na trzecim kanale Messy Boogie Mark 5, a potem na drugim kanale tak troszeczkę w dropie, troszeczkę lżejszy, taki ksantypowy, na szybko. Jest to naprawdę bardzo fajna gitara, naprawdę gitara z wielką historią. Cieszę się, że firma Epiphone wróciła do nazewnictwa takiego, jak jest w Gibsonach. Oczywiście są różne inne kolory i no tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jest to naprawdę bardzo dobry instrument. Na kanale w ciągu najbliższego, nie, w tym tygodniu to chyba jeszcze się nie uda, zobaczymy, ale w ciągu najbliższego czasu, do końca miesiąca, ukaże się recenzja jeszcze innej gitary Semi Hollow Body. Już polskiej, już troszeczkę w mniej, że tak powiem, w mniej fabrycznej, bardziej manufakturowej, no w której pewnie top jest też z normalnego drewna w całości grubości, a nie tamże z fornirem. Nic nie ma złego w fornirze tak naprawdę, no ale trzeba o tym wspomnieć. I jest to instrument dwa razy droższy. Gdzieś słychać różnice i na pewno tam niuanse i dla wytrawnego ucha są rzeczy, które ktoś zwróci na nie uwagę, natomiast
Jeżeli macie okolicy 3000 zł, nie ma wiochy. W żaden sposób tutaj nic złego się nie dzieje. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że oglądacie. Bardzo wam dziękuję, że już zostawiliście, co tam trzeba pozostawiać. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy w tym momencie są na liście. Lista patronów przed wami. Są to osoby, które pomagają mi ten kanał utrzymywać. Wzrost czynszu o 10%. Mam nadzieję, że spowoduje chociażby wzrost patronów o 10%, no bo będzie mi łatwiej. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co do tej pory dla kanału robicie. Jesteście moją przewspaniałą trampoliną, od której się odbijam i dzięki wam żyję. Dzięki wam mam tą bazę, żeby móc robić to zawodowo. Nie jest jeszcze tak, że jesteście moimi jedynymi utrzymaczami i nie utrzymuję się tylko z was, ale dzięki wam i dzięki takim współpracom jak Salon Najmuzyczny Riff jest to moja praca. Dziękuję wam bardzo. Kręćcie końcówki samochodowe. Końcówka samochodowa przed wami. Yo! Już w końcówkach Lanos, twardy jak kabanos, teraz będzie Matiz. No, widzę halogeny, no, czyli ten wzmocniony. Ale w ogóle Matiz na czarnych blachach to już sztos Matizów sztosów. Znacie kawał o Matizach, to pooglądajcie. O, i jeszcze jeden Matiz, który sobie zgnije. Z prawej nawet, aż trochę las rośnie, jakieś krzaczki, a z lewej kapciuszki, co ciekawe, pod samochodem jest składnica drewna. Mam moc, yeah.